To jest podcast Moc wiatru. Wejdź z nami do żeglarskiego świata. Na podcast zapraszają Polski Związek Żeglarski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Jest z nami Aleksandra Melzacka, ambasadorka PGE Sailing Team Poland, reprezentantka Polski w klasie 49er FX. Ja nazywam się Karolina Sołtaniuk i mam wielką przyjemność poprowadzić podcast Moc Wiatru. Dzisiaj porozmawiamy trochę o sporcie, trochę o głowie, trochę o zdrowiu psychicznym. Trzy pytania rozgrzewkowe. Ulubiony akwent do żeglowania? Ciężkie pytanie. Tak na szybko to... Auckland, Nowa Zelandia. Najchętniej wybierana forma odpoczynku? Panie. Gdyby nie sport, to? Muzyka. Ola, cofnijmy się 9 lat. 9 lat temu znalazłam taką rozmowę w internecie, w której opowiadasz o tym, jak zdobyłaś złoty medal na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, ale też mówisz o swoich marzeniach. Między innymi o tym, żeby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich w klasie 49er FX. I to się wydarzyło dwa lata temu. Czujesz dumę? Tak, zdecydowanie. Jestem dumna z tego, że. Podążyłam za tymi marzeniami, że miałam wokół siebie ludzi, którzy mnie w tym wspierali i którzy mi to umożliwili. No i nadal kontynuuję to marzenie. Od najmłodszych lat byłaś, że tak powiem, trochę przyzwyczajona do wygrywania, bo i w klasie Optimist bardzo dobrze ci szło i potem w klasie 29er ten historyczny, srebrny medal na Mistrzostwach Świata właśnie w Nowej Zelandii i tam też zdobyłaś kwalifikację olimpijską razem z Kingą Łobodą. Z tego co dobrze pamiętam, więc chyba dlatego w pytaniach rozgrzewkowych powiedziałaś o tych, o tym właśnie, o tym właśnie akwenie. Wiesz, czasami słyszę w porcie, jak trenerzy czy rodzice mówią do młodych zawodników, no to jest talent na miarę olimelzackiej. Nie wiem, czy coś takiego kiedyś słyszałaś, ale mnie doszły takie słuchy, jak z czymś takim się czujesz. Szczerze ci powiem, że no nie, nie słyszałam tych dokładnych słów. Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że wiele osób mi kibicuje. Jest to super uczucie, tak szczerze. Szczególnie, że miałam nieraz możliwość jakiejś takiej rozmowy czy prezentacji przed młodszymi zawodnikami, i opowiadania o tym, co robię, jak to wygląda, i jeżeli potem to sprawia, że ktoś, no chociaż jedna osoba zechce właśnie podążać za tymi marzeniami i je spełniać, to warto. I właśnie słyszałam takie głosy, że gdzieś tam ktoś mnie podgląda właśnie po jednej z takich rozmów, więc to jest naprawdę miłe uczucie. Tak naprawdę w mediach czy społecznościowych, czy w takich wywiadach raczej mówimy o tych dobrych stronach sportu. I tak naprawdę, jak sobie przypomnę, to kampania, na igrzyska olimpijskie w Tokio z Kingą Łobodą wyglądała z jednej strony tak łatwo. Byłaś bardzo młodą zawodniczką, która pojechała na igrzyska, jakby marzenie się spełniło, ale tak naprawdę, jak to wyglądało od kuchni i jak to nadal wygląda od kuchni, bo też czasami mam też takie wrażenie, że jednak masz troszeczkę tych przeszkód na swojej drodze. Tak, jak każdy sportowiec, mierzy się z tymi przeszkodami. Myślę, że jak każdy człowiek w swojej pracy, tak szczerze mówiąc. No i oczywiście u nas tymi głównymi przeszkodami to są właśnie kontuzje, które u mnie się pojawiły. Niestety, przed właśnie igrzyskami nie była to łatwa droga. No, miałam bardzo poważną kontuzję, zerwane więzadła w łokciu i w kostce, z której wyszłam w sumie w trzy miesiące. Także był to bardzo szybki czas, ale też bardzo intensywna terapia. Mogę się teraz tym podzielić w sumie. Nie często o tym mówię, ale jedną z tych, z tych punktów tej terapii to był rowerek stacjonarny, który miałam ustawiony u, u siebie w domu. Dostałam właśnie od reha sportu specjalnie, żeby móc cały czas trenować w, również w domu. Pierwsza rzecz, którą robiłam rano, nawet przed poranną toaletą, otwierałam tylko oczy, wsiadałam na ten rower. I jechałam po prostu interwały kilku, kilkuminutowe, żeby po prostu jak najszybciej doprowadzić organizm do takiego maksymalnego zmęczenia, co pobudza po prostu przysadkę mózgową do produkcji hormonów wzrostu, dzięki czemu te więzadła miały się szybciej zrastać. Także to była taka, taki ciekawy punkt w mojej rehabilitacji, ale myślę, że te wszystkie inne punkty, które tam były i przede wszystkim ludzie, którzy mnie wspierali w tym wszystkim, rodzina, team i właśnie cały sztab, Sprawiło, że ta droga była możliwa, że mogłam wrócić do żeglarstwa tuż przed kwalifikacjami, że zdobiliśmy te kwalifikacje i pojechaliśmy na te igrzyska. Pamiętasz te emocje, które Ci towarzyszyły podczas tej kontuzji, bo wyobrażam sobie, że to był niesamowity stres i to nie tylko stres przez kilka dni, ale stres przez rok, bo jednak wielka kontuzja na niecały rok przed igrzyskami podczas tego, jak ty już prawie chwytasz do tej igrzyska i prawie jesteś w tym Tokio i dzieje się coś takiego, co ty wtedy czułaś? Strach, szczerze mówiąc. Czułam strach, że nie zdążę po prostu na te kwalifikacje wyleczyć tych, tych wszystkich więzadeł. Bo to nie było pewne, tak szczerze, usłyszałam już po całej akcji, po tym jak już te więzadła się zrosły, że taka szansa, że one się zrosną, to, to było 2%, więc miałam też dużo szczęścia. I już nawet był przygotowany dla mnie stół operacyjny. Jeżeli operacja musiałaby dojść do skutku, to na pewno nie mogłabym wystartować w tych kwalifikacjach. Olimpijskich, także to był taki duży strach głównie. Współpracowałam oczywiście wtedy z panią psycholog Dagmarą, Budnik przybylską i pracowaliśmy też sporo na wyobrażeniach i na takim skupianiu się po prostu na tym, co w danym momencie robię. I tak starałam się właśnie robić. Jak przychodziły takie myśli, i takie właśnie napięcie, i lęki stres, to to skupiałam się na tym, no dobrze, co ja mogę teraz zrobić. Za już mnie byłam na rehabilitacji, na no to jakieś ćwiczenie i, i tak dalej, żeby te myśli po prostu e, zaakceptować, żeby one już mi nie, nie przeszkadzały. No ale to oczywiście nie jest łatwe. No i ten strach gdzieś tam mi towarzyszył, a, ale jak już e, Dowiedziałam się, że mogę jechać na kwalifikację. Jak już te kwalifikacje zdobyliśmy, to była taka wielka radość, że ten strach w sumie cały odszedł, i była taka bardzo, bardzo duża motywacja, żeby te ostatnie miesiące wykorzystać jak najbardziej. Ciekawy wątek, wydaje mi się dlatego, że jednak byłeś w klasie Fortniner FX, która jest klasą dwuosobową i jakby ten strach i stres na pewno gdzieś tam miałyście razem, razem z Kingą. I czy pamiętasz jakieś rozmowy, jakieś konfrontacje między wami, które były przez tą kontuzję i jak Kinga na to wszystko zareagowała? To było ciężkie dla całego teamu, i dla Kingi, i dla mojego ówczesnego trenera Tomka Stańczyka, bo cały team gdzieś tam po prostu musiał zwolnić i, I cały plan zmodyfikować działania. Było to na pewno stresujące dla Kingi. Myślę, że dla trenera Tomka też. Rozmawiałyśmy o tym, że no. No, mi było bardzo przykro, że tak się stało, bo stało się to nie na wodzie, a na brzegu, przy y, takim treningu dodatkowym. Więc y, no, czułam takie poczucie winy, że, że ten team zawiodłam, ale jakby wszyscy <grybujesz> zaakceptowali po prostu, że no, wypadki się zdarzają i że po prostu jedyne, co można zrobić, to ułożyć plan i działać według planu, jak najlepiej się da. I tak w sumie zrobiliśmy, bo Tomek z Kingą pojechali właśnie do Enoshimy, do Japonii, żeby móc tam trenować i poznawać ten akwen na test event. I, i razem z nimi pojechała Madlen Zielińska i, i po prostu sterowała, Kinga mogła dzięki temu być na wodzie i. No i poznawać akwent, to jest bardzo cenne. Pamiętam właśnie, że rozmawiałyśmy tuż przed tym wyjazdem, jakie informacje zbierać, jakie podejście mieć, bo, bo to jest ciężkie, jak wsiadasz nagle z inną osobą na łódkę, więc to, to nie było łatwe, ale myślę, że po prostu zrobiliśmy tyle, na ile mogliśmy zrobić, i się wspieraliśmy nawzajem po prostu, i wiadomo, że był stres i strach. No ale jak jest ten team, to da się, da się jakoś łatwiej to pokonać. A to był najtrudniejszy moment w Twojej karierze dotychczas? Ciężko, ciężko stwierdzić, czy to był najcięższy. No był też na pewno najpiękniejszy, tak szczerze, jak już z, tego, z tej kontuzji wyszłam i, i te kwalifikacje zdobyliśmy. Był to jeden na pewno z najcięższych momentów w karierze, ale nie wiem, czy to był najcięższy moment. Myślę, że nie. Słuchacie podcastu Moc Wiatru. Wybitni żeglarze, morskie przygody, wyprawy pod żaglami, kulisy życia sportowców. Wiemy, że teraz też sytuacja na pewno jest troszeczkę napięta. W sensie walczycie już z Sandrą o kolejne Igrzyska Olimpijskie, tym razem w Paryżu. Walczycie o przepustkę dla kraju. No wchadzę z tego, co pamiętamy. Nie udało się, nie udało się i też cała haga, cały wyjazd na Mistrzostwa Świata był bardzo... Wydaje mi się dla Waszej załogi trudny. Teraz jest kolejna szansa, czyli Villa Mura Mistrzostwa Europy, które są już niedługo. I tam jest kolejna szansa, aczkolwiek jest tylko jedno miejsce dla jednego kraju. Tak, jest sytuacja napięta, ale jak to w sporcie bywa, trzeba to wytrzymać. No, ale to nie, nie jest mimo wszystko, wydaje mi się, najtrudniejsze w naszej pracy. Wydaje mi się, że najgorszym momentem w sporcie jest, gdy stracisz taką motywację i taką radość z tego żeglowania. Wtedy po prostu już tak naprawdę nic nie możesz zrobić, bo no, nie masz sił ani fizycznych, ani psychicznych, frustrujesz się. Bo z jednej strony kochasz ten sport, a z drugiej sprawia ci po prostu to ból. I nie chcesz tego robić. Wydaje mi się, że każdy przeżywa taki kryzys w swojej karierze. Ja też taki miałam, i kiedy? I po prostu, <gryzys> ale wiecie już za język. Nie będę wszystkiego zdradzać. W tym roku to było. I że nie było to łatwe na pewno. I wymaga to po prostu czasu i, i dobrej pracy nad, tak naprawdę, nad może innymi aspektami niż właśnie technika żeglarska i tak dalej. Ale myślę, że to jest taki ciężki moment, bo po prostu czujesz taką dużą frustrację. No bo, tak jak tutaj mówisz o tej kwalifikacji i o tych zawodach, no to oczywiście jest duży stres, duże napięcie. No ale jeżeli masz te właśnie motywacje, no to po prostu dasz z siebie 100% i to, co będzie, to będzie. Tak naprawdę na resztę nie masz wpływu. No i, um, i czujesz się gdzieś tam no, spełniony, tak? No po prostu zrobiłeś, co mogłeś i, i jedziesz. Z kolei jak już właśnie czujesz taką niemoc i po prostu niechęć, no to... To ciężko do, do, do czegokolwiek się zabrać i no myślę, że ważne wtedy mieć wokół siebie tych, tych ludzi, którzy, którzy cię w tym wesprą. A ja na szczęście mm. <laughs> mam takie osoby, mogę bardzo mocno polegać na swoim teamie, na Sandrze obecnie i na Zdzichu. Oprócz tego oczywiście mamy cały sztab, no i nie ukrywam, że bardzo blisko jestem ze swoją rodziną i bliskimi, i oni też bardzo mocno no, mi pomagają właśnie w tych trudniejszych chwilach. Mówisz, że tak naprawdę każdy, każdy sportowiec, każdy też żeglarz tutaj na, w naszym środowisku przechodzi przez taki ciężki okres. No, u nas też w żeglarstwie jest e, na pewno dużo problemów, czasami takich gór do zdobycia. Jeżeli właśnie chodzi o jakieś wyjazdy finansowania, no ty już jesteś w tej najwyższej kadrze, w kadrze seniorskiej, byłaś na igrzyskach, też wiesz, jak smakuje to zwycięstwo. A co na przykład mogłabyś powiedzieć osobom, które mają ten problem, a na przykład są w liceum? To jest jakby ten bardzo ciężki okres przejściowy, kiedy nie do końca wiesz, co zrobić: czy rzucić to żeglarstwo i pójść na studia, i skupić się na swoim studenckim życiu, na edukacji, i zrobić coś zupełnie innego, czy jednak po prostu zacisnąć zęby i iść w to. Wiesz, pytam, dlatego że ja na przykład z mojego punktu widzenia jednak wybrałam taką drogę, że poszłam na studia i przed studiami skończyłam gdzieś moje żeglowanie w klasie 470. I powiem szczerze, że ja żałuję. Powiem ci, że to jest bardzo ciężkie pytanie. Każdy, jest z nas inny. Najważniejsze to, no właśnie, tak mocno mieć jakiś taki właśnie cel, bardzo dobrze zidentyfikowany. W sensie nie trzeba mieć tego celu, ale tak szczerze mi ten cel pomógł, no bo tym celem były Igrzyska i medal na Igrzyskach. Więc y, gdzieś tam, jak ćwiczyłam i mi było ciężko, no to gdzieś tam czasami sobie wyobraziłam, że inni zawodnicy też trenują do tych igrzysk i że ja też chcę tam być. Więc to mi pomagało czasami przysłowiowo zagryźć te zęby. I w moim przypadku to było tak, że po prostu to żeglarstwo było na pierwszym miejscu, ale wydaje mi się, że to też zależy bardzo mocno od rodziców, tak naprawdę, bo moi rodzice nigdy nie naciskali mnie na zasadzie, że muszę teraz iść na studia, że to jest najważniejsze. Najważniejsze, a, a moja mama jest właśnie po medycynie, mój tata po Politechnice Gdańskiej więc u nich te studia na pewno były ważne no jednak oni nie cisnęli mnie żebym na te studia szła jak najszybciej, tylko powiedzieli, że no sport mogę uprawiać teraz a, a potem już nie, a studia mogę zrobić zawsze, więc taki głos myślę, że jest bardzo ważny ze strony rodziców i ja wtedy miałam takie poczucie, ok, no to, to jest moja decyzja, mogę teraz zrobić cokolwiek i, i nic się nie stanie złego, a moje jakieś takie wewnętrzne uczucia, intuicja i, i po prostu taka motywacja wewnętrzna. Mówiły, że chcę żeglować i tak właśnie zrobiłam. No ale gdy jest taki moment, że sprawia Ci to już właśnie bardzo dużo jakichś takich trudności i zaczyna wpływać na Twoje zdrowie, no to już wtedy trzeba się zastanowić, czy, czy rzeczywiście warto zagryzać te zęby i na przykład, nie wiem, zrobić sobie przerwę i zobaczyć, czy ja się odnajduję w takim innym życiu i wtedy podjąć decyzję. Bo zazwyczaj po jakimś czasie albo się zatęskni bardzo szybko i będzie się chciało wracać, Albo po prostu się stwierdzi, że jest dobrze tak jak jest i zostaje w tym. No więc nie jest łatwo zadecydować, wpływa na to, jak tutaj widać wiele czynników. Ale myślę, że ta taka wewnętrzna intuicja i gdzieś tam głos osób bliskich jest no takie wsparcie, że, że właśnie cokolwiek zrobię to będzie ok, jest ważne w, tym, w podjęciu tej decyzji. Idziesz za głosem serca. Jesteś chwilę przed startem na tych mistrzostwach Europy w Wilamurze, więc updytuj nas, jaka jest obecnie sytuacja i wasze podejście. To jest może takie bardzo klasyczne pytanie, jak z jakim nastawieniem podchodzicie, ale wydaje mi się, że akurat sytuacja jest na tyle ciekawa, na tyle interesująca, że warto się tutaj podzielić z tym, jak się czujecie z Sandrą, właśnie przed tymi mistrzostwami Europy i tą walką o kwalifikacje. Na pewno czujemy się zestresowane. Myślę, że to normalne w takiej sytuacji. Przygotowujemy się, ciało się przygotowuje do tego, co tam się będzie działo, i myślę, że jesteśmy też skoncentrowane na działaniu. Tak myślę, że teraz spełniamy właśnie swoje takie małe zadania, które sobie ustaliliśmy obecnie jestem tu na miejscu, więc jest to głównie jakieś tam podtrzymanie siły, ale na miejscu w Villa murze jak będziemy, to już, to już będzie tam trenowanie na wodzie i właśnie skupienie się na tych swoich małych zadaniach, co nam bardzo dobrze wyszło na poprzednim zgrupowaniu. Wydaje mi się, że to jest taka dobra droga, żeby się przygotować do tych Mistrzostw Europy. Przygotowujemy się również mentalnie, cały czas, na bieżąco, także myślę, że to też jest, no to jest bardzo ważny punkt. Tak jak zawsze powiem, nastawienie bojowe, czyli dajemy z siebie 100%, i zobaczymy, co z tego będzie. <laughs> Przygotowujemy się jak najlepiej możemy. Jak wygląda stawka w Twoich oczach? Na pewno jest kilka załóg, które no, będą bardzo też mocno walczyły. No, wydaje mi się, że takie skupianie się na konkretnych załogach nic nie da, bo będzie tam cała stawka i po prostu trzeba dobrze popłynąć w całej stawce. Bo nie upilnujesz załóżmy pięciu łódek, które się biją o to samo. Jeżeli to by była jedna łódka, no to oczywiście byłby to match racing, ale to nie jest jedna łódka, więc y, 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 trzeba po prostu się skupić na dobrym żeglowaniu i jest, tak jak powiedziałaś, wiele tych, y, tych załóg, które będą walczyć, które są na również bardzo wysokim poziomie i po prostu y, nie odpuszczą, mm. <laughs> ale ja jestem taką zwolenniczką, żeby się właśnie za bardzo nie skupiać na jakichś takich konkretnych załogach, tylko żeby po prostu skupić się na tym, żeby ogólnie dobrze popłynąć i wtedy się zakwalifikować. No. A sam akwen Wilamury. Wiemy, że bardzo dobrze wspominasz Nową Zelandię, ze względu na dwukrotne świetne regaty, jak Mistrzostwa Świata Isa w klasie 29er i te kwalifikacje na Tokio. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o Villamurę? W Wilamurze mi się dobrze pływa. Lubię ten akwen, jest różnorodny. Chociaż zdarza się tak, że przez tydzień są inne warunki, ale generalnie jest różnorodny akwen. Może być duża oceaniczna fala. Bardzo silny wiatr, może być również duża fala i bardzo słaby wiatr. Może wiać od brzegu i być bardzo zmiennie, także są różne warianty, co, co lubię w sumie, bo trzeba być wszechstronnym. No i Wilamura też słynie z tego, że jak właśnie przywieje mocniej, to fala jest bardzo nieprzyjemna, szczególnie właśnie dla klasy skif, więc. Wtedy się różne rzeczy dzieją. No, zobaczymy, co, jakie warunki nam przyniosą te Mistrzostwa Europy. Trzeba być tak szczerze gotowym na wszystko. Teraz, jak byliśmy, to w sumie przeważały wiatry takie średnio, słabe. No, może tam raz czy dwa trochę więcej powiało, ale nie na tyle, żeby, żeby było jakoś bardzo hardkorowo, jak to się mówi, ale teraz jak z kolei wyruszyliśmy, wyjechaliśmy z tej Willa mury, to, to były tam jakieś sztormy, łódki się przewracały, także wszystko może się zdarzyć, ale lubię ten akwen, jest naprawdę, jest naprawdę przyjemny bojowe nastawienie i to będzie na pewno najważniejsze, ale Ola jeszcze w tym aspekcie całego sportu i żeglowania chciałam się ciebie zapytać dlaczego od najmłodszych lat już tak bardzo kochałaś 49 FX, bo to też jest takie zastanawiające, że jako mała dziewczynka, chyba miałeś 10 lat, jak udzielałaś tego wywiadu, gdzieś tam w internecie znalazłam, już wtedy mówiłaś, że twoim marzeniem jest żeglowanie w klasie 49er FX. Zafascynowała mnie ta łódka tym, jak to w ogóle wygląda, <laughs> że te dwie osoby wiszą po prostu nad wodą, że jest to takie widowiskowe, coś innego, szybkiego. Też zawsze chciałam w sumie, jak, już, jak jeszcze byłam na optymiście, żeglować na klasie dwuosobowej. No a to była klasa dwuosobowa, więc to taki kolejny plus. W sumie tak wydaje mi się, że popchnęło mnie do tego też, też to, że pływałam na Twenty erze na klasie 29er i wtedy mogłam po prostu poczuć taki przedsmak i jeszcze bardziej się zakochać w tym 49erze fx -ie. Bo pamiętam, że na Optymiście to raczej była taka klasyczna droga, że albo właśnie laser, ewentualnie deska, ale raczej 470, w sensie no 420, a potem 470. I taki miałam plan, tak szczerze mówiąc. Ale no tak, bo kiedyś nie było aż tak łatwo. Te efiksy jeszcze, że tak powiem, za naszych czasów nie były aż tak dostępne, z tego co ja pamiętam. No, nie było przede wszystkim te, tego zaplecza przygotowawczego. Tego, czyli tego 29-era. I dopiero powstawała ta grupa, kiedy ja schodziłam z Optymista i tak naprawdę pojawiła się nagle nowa opcja. <laughs> Więc no, zafascynowała mnie ta łódka. Miałam też dobry kontakt z Danielem Dołęgą, który w ogóle otwierał tę grupę. Był bardzo młody wtedy, ale bardzo ambitny i stwierdził, że damy radę to pociągnąć. Po jednej stronie miałam bardzo młodego trenera, brak sprzętu w sumie i brak grupy, a po drugiej doświadczonego trenera Magika, grupę, zawodniczki, które mogę podglądać i łódkę, no ale wybrałam 29 który po prostu no, spodobał mi się bardziej tutaj właśnie w Gdyni schodziliśmy na obu, na zarówno na 20 jak i na 29erze i stwierdziłam, że wolę 29 i już wtedy zakochałam się w skifach i, i dążyłam do tego, żeby na tym efiksie żeglować Tutaj się zgodzę z tobą w 100%, bo 29er też zawsze zostanie w moim serduszku. I też pamiętam te lata, kiedy w 2010 roku po prostu parę tylko łódek pływało w Polsce, a teraz ta grupa jest niesamowicie duża ponad 20 29erów w Polsce więc jest to wspaniałe. Polskim żeglarzom moc daje PGE Polska Grupa Energetyczna. Może skończmy już z tym sportem, ile można o żeglarstwie rozmawiać. <noise> Słuchaj, na Instagramie w opisie masz takie fajne słowo: Mindfulness. Chciałabym się zapytać, czym dla ciebie jest? Najprostszym opisem tego słowa to jest bycie uważnym na to, co dzieje się wokół ciebie. Bycie tu i teraz, to jest może takie bardziej znane powiedzenie wśród sportowców. Generalnie chodzi o to, żeby przeżywać to, co się dzieje. Na bieżąco i nie odpływać za bardzo myślami. E, zarówno te złe rzeczy, y, jak i dobre, i to tak naprawdę daje Tobie więcej energii do życia, <grym> bo nawet jeżeli skupisz się na tych y, złych rzeczach, na, na przeżywaniu, no to zajmie Ci to i zaakceptujesz to to zajmie Ci to mniej czasu i zużyjesz na to mniej energii, niż jak będziesz z tym walczyć i próbować uciekać albo odcinać się od tego, od tych jakichś ciężkich emocji, na przykład po przegranej, z kolei no, więc tak to działa, nawet były badania na to no. <laughs> a z dobrymi rzeczami no to już w ogóle napędzasz się po prostu tym że jeżeli robisz coś fajnego i jeszcze skupiasz się na tym Stu procentach, to daje ci to no, adrenalinę, dopaminę i po prostu same pozytywne emocje. E, jesteś szczęśliwy, szczęśliwa nawet w takich małych rzeczach można to zauważyć ja jeszcze nie jestem masterem tego <laughs> tej praktyki mindfulness ale gdzieś tam się staram na przykład w, nawet w jakimś zachodzie słońca po prostu znaleźć szczęście i się popatrzeć przez chwilę, zatrzymać się czasami moi bliscy się śmieją, że się cieszę z czegoś jak, jakbym była małym dzieckiem ale ja nie uważam tego za krytykę. Po prostu cieszę się, no bo to jest tylko chwila, która zaraz przeminie, i, a jakieś tam dodatkowe endorfiny się pojawiły i mam więcej energii na resztę dnia, więc myślę, że warto. Nie chodzi tutaj o takie cieszenie się na siłę, tylko o takie rzeczy, które rzeczywiście Tobie sprawiają radość. Jak jestem na wodzie i jest jakiś fajny moment, gdzie mogę po prostu się wyłączyć i tylko się cieszyć, nie wiem, z prędkości, z tego, że jestem na tej łódce. No to tak robię i czasami krzyczę nawet z radości, będąc na łódce. Różne dźwięki wydaje. Sandra się dziwi wtedy, co ja robię. Ale no, to są takie właśnie rzeczy, które chyba pomagają potem do tego baku naładować i żeby ten bak nie jechał na oparach potem. Ale ci się oczy po prostu same śmieją. Ten mikrofon tak troszeczkę mi przykrywa Twoje usta, ale oczy są niesamowicie szczęśliwe, jak o tym mówisz. Ale powiedz, czy to zawsze tak u Ciebie było, czy musiałaś się tego nauczyć? Bo tak naprawdę, wiesz, człowiek pracuje nad sobą przez całe życie i albo bardziej pracuje, albo mniej, albo coś zauważa, albo nie zauważa. Szczególnie w tym XXI wieku, gdzie tak naprawdę my cały czas gonimy, my cały czas się śpieszymy, my cały czas jesteśmy spóźnieni. I Jak to było w Twoim przypadku? Od już bardzo długiego czasu współpracuję z psychologami sportu i nie tylko. I e, uważam, że to... Poszerza po prostu świadomość o jakichś takich, no, praktykach różnych, które można właśnie stosować. Ten mindfulness, no, jest to w miarę taka, może nie nowa, no, ale w miarę świeża rzecz. Teraz może staje się coraz bardziej popularna, właśnie tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani. No, wszelkimi, właśnie, czy, czy telefonami, czy tymi sprawami, które nadchodzą cały czas i nigdy nie ma końca. No, i ten mindfulness pomaga się zatrzymać na pewno, i ja go właśnie poznałam dzięki tej współpracy z psychologami sportu głównie. I tak szczerze mówiąc, nadal nadal jakby wprowadzam go w życie, bo to tak jak mówisz, całe życie się człowieka rozwija i tego się nie da tak jakby posiąść i tak jak nie wiem, tabliczki mnożenia i powiedzieć, okej, OK, już umiem. Mm -hmm. <laughs> to czasami jest denerwujące, bo to też w, w, na przykład to jest medytacja i czasami po prostu nie chce ci tego robić albo stwierdzasz, że to nie ma sensu i trzeba jakoś znaleźć y, dla siebie w tym wszystkim coś, co będzie ci odpowiadało. I stosować to po prostu i zobaczyć, czy, no, czy nie wiem, nastrój się polepszył i, i czy to jest tego warte, no bo każdy jest inny i dla każdego coś innego działa, każdy ma jakieś swoje takie mindfulnessowe na pewno... Um, Sposoby na radzenie sobie z ciężkimi sytuacjami. Niektórzy, nie wiem, idą na jogę, niektórzy chodzą do spa i się relaksują. Niektórzy idą biegać i się skupiają tylko na tym, że biegną, także to są takie rzeczy, jest ich milion i, i po prostu warto. No myślę, że warto po właśnie współpracować z, z psychologami, bo to bardzo mocno rozwija, ale też w sumie w dzisiejszych czasach dużo tego jest w internecie. Oczywiście trzeba uważać na różnorakich coachów i na jakieś takie coachingowe, sztuczne, pompowane, <śmiech> <śmiech> po prostu nawet nie wiem jak to opisać hasła typu just do it albo coś takiego, bo dużo tego też jest w sieci i można popaść <laughs> też w paranoję. Z tym wszystkim, ale jest też dużo wartościowych treści o mindfulnessie i można z nich korzystać. A jakbyś miała siebie ocenić, jesteś osobą, która mocno się przejmuje tym, co się dzieje wokół tym, jakie są sytuacje, tym, co inni o tobie myślą, czy raczej jesteś z tych, w których to trochę spływa jak po kaczce. Jestem osobą, która się bardzo mocno przejmuje, jestem bardzo wrażliwa i Uważam, że jest to zarówno y, mój atut, jak i wada. Y, y, wada. Bo jest ciężko czasami właśnie uporać się z jakimiś komentarzami, które zawsze będą, ale nie mam ich na szczęście za dużo. <laughs> y, z czego się cieszę. I y, po prostu, y, no, przeżywam to właśnie na swój sposób, y, ale gdzieś tam uczę się właśnie siebie, żeby. Pozwolić sobie, nie wiem, to przeżyć, a potem właśnie okej, okay, no jakby nic się nie stało i, i jedziemy dalej. Także to też jest coś, nad czym można pracować na pewno. A jeżeli chodzi o to, że ta wrażliwość jest moim atutem, no to właśnie w sumie to, co już powiedziałam, że jestem w stanie gdzieś tam odczuć radość z jakichś małych rzeczy i i na przykład właśnie z muzyki, która jest też mi bardzo bliska i czasami właśnie chciałabym, żeby ktoś usłyszał muzykę tak, jak ja ją słyszę, tak jak ja ją odczuwam, bo czasami mam wrażenie, że to jest takie przeżycie u mnie, że chciałabym się tym z kimś podzielić, a no nie mogę. Mogę tylko powiedzieć Ej, fajna piosenka leci. A możesz też <laughs> dla nas tutaj zaśpiewać, jest <laughs> idealna sytuacja. Mamy mikrofon, tak. co prawda nie mam Podkładu muzycznego i nie zagram, ale jakbyś chciała. Z... Ja wiem, że ty potrafisz śpiewać. I ja sobie przypominam sytuację z tego roku dokładnie na Majorce, jak przepięknie zaśpiewałaś. Więc jeżeli masz ochotę, Ola, scena jest twoja. Nie, no śpiewać to chyba nie będę. Kto będzie tego słuchał potem? No, myślę, że to by zrobiło niezłe show. Generalnie tak śpiewam trochę sobie. Pod prysznicem. <laughs> <laughs> Nauczę no, się zdarza, ale no, jest to właśnie taka trochę moja odskocznia i coś takiego, co rozwijam też w sobie zupełnie innego niż sport i żeglarstwo i to wszystko. I fajnie mieć coś takiego, tak myślę, cokolwiek by to nie było. I to nie musi być nawet jakieś wyszukiwanie szukane hobby, bo na przykład też ja się bardzo cieszę, jak mogę wyjść z psem partnerem mojej mamy na spacer i to jest dla mnie też takie małe hobby. E, no, ale to śpiewanie to jest naprawdę mi bliskie i, i no, więc to, to też chyba świadczy o tym, że jestem dosyć wrażliwa e, i łatwo mnie po prostu urazić. E, no, ale pracuję nad tym, żeby po prostu mniej się przejmować, nie wiem nawet jak to powiedzieć, nawet nie mniej się przejmować, tylko po prostu umieć sobie z tym radzić. To chyba chodzi o to właśnie, żeby sobie z tym radzić, żeby mieć jakieś takie narzędzia, które obronią Cię przed tymi e, złymi komentarzami. Z tego co mówisz e, wygląda na to, że jesteś bardzo mocno zainteresowana tymi wszystkimi tematami. Już chyba teraz wiem tak naprawdę dlaczego wybrać studia psychologiczne. Tak, to mnie interesuje, to jest ciekawe, to się cały czas rozwija, więc to też jest fascynujące, I, i też być w tym procesie, i też się o nim uczyć. No i tak w sumie nie byłam pewna co do tej psychologii był to taki kierunek, który też wybrałam ze względu na to, że był możliwy po prostu do studiowania równocześnie z żeglarstwem. Jeszcze się zastanawiałam, żeby iść na Politechnikę Gdańską, ale no to gdzieś tam stwierdziłam, że no patrząc realnie, no to nie dam rady na takim poziomie, jakim bym chciała. Więc zostałam przy tej psychologii. No i potem jakby coraz bardziej stwierdzam, że to jest, to jest dobry kierunek, w którym chcę się rozwijać, że to mi może pomóc w mojej pracy i. A był jakiś taki moment w Twoim życiu, jakaś taka sytuacja, która. Tak jakby bardziej cię popchnęła do tej, do tej psychologii czasami. Czasami tak jest, że dzieją się pewne takie sytuacje i sobie mówisz, dobra, no to chyba to jest to. Nie było chyba takiej konkretnej sytuacji, to bardziej się działo tak liniowo, że mm. <laughs> współpracowa współpracowałam właśnie z tymi psychologami sportu i gdzieś tam widziałam, że to przynosi efekty, uczyłam się właśnie jakichś tam różnych technik, chodziłam na te studia i miałam takie, że no fajne to jest. <laughs> łączy się to wszystko ze sobą. I, I można się w tym rozwijać, a szczególnie bardzo mocno mnie motywowało to, że na trzecim roku mogłam sobie wybrać specjalizację i właśnie wybrałam sport, sport i to jest chyba no, jedna z niewielu uczelni Uniwersytet, Uniwersytet Gdański, gdzie oni realizują w ogóle taki, mhm. taki kierunek, taką specjalizację. No, też właśnie wykładowcy no to są osoby, z którymi ja współpracowałam wcześniej, więc w ogóle byłam taka: ojejku super będzie można się dogadać i robić jakieś fajne rzeczy razem. Więc to mnie tak też popchnęło, że ta specjalizacja sport tam jest i że będę mogła już w ogóle w tym miejscu sportowym tam siedzieć i, i się rozwijać. I tak w sumie jest, bo są naprawdę ciekawe niektóre przedmioty. Jednym z przedmiotów, które zaliczyłam właśnie w zeszłym semestrze, to był mindfulness. O, to gra, to No, także, także naprawdę fajnie mogłam z życia wziąć normalnie sytuację i przedstawiać na swojej prezentacji, na swoim zaliczeniu i to było naprawdę coś ekstra, że ja też mówiłam to z doświadczenia, a nie tylko nie wiem, z jakichś badań, które przeczytałam w internecie i, i bardzo ta prezentacja chyba się podobała, także... Cię trochę pochwale. No ale właśnie jak się chyba mówi o czymś, co się kocha i co się robi, no to, to tak po prostu wychodzi. Jest wtedy trochę łatwiej. Jest łatwiej. A jak myślisz, z twojej perspektywy, jako też doświadczonego sportowca, jako kobiety, dlaczego twoim zdaniem? Może masz też inne zdanie, to jest moja teza, ale m, dlaczego jeszcze te tematy związane z takim zdrowiem psychicznym są tematami troszeczkę tabu? Zgadzam się z tą tezą. To znaczy, to się zmienia. Mówi się coraz bardziej otwarcie o tym, o jakichś problemach. Można zobaczyć sportowców, którzy piszą otwarcie, że robią sobie przerwę, bo nie wiem, są wypaleni czy coś takiego i... Jest to gdzieś tam bardziej widoczne na pewno dzięki mediom, tak? No bo jak nie było tych mediów wszystkich, no to wiadomo, wszystko było chowane. I chyba też dlatego był taki, budował się taki obraz sportowca i też człowieka, jakiegoś takiego człowieka sukcesu, który jest niezniszczalnym robotem i który po prostu robi swoją robotę i cokolwiek by się nie działo, no to jest po prostu ze stali... I sobie po prostu da radę, tak? No bo co, no... Jest sportowcem. Niestety tak to nie wygląda. No tak to nie wygląda. I, no ale się cieszę właśnie, że to się zmienia powoli. Że więcej ludzi jest świadomych. No że sportowiec to tak jak każdy inny człowiek. Idzie do pracy i ma swoje trudności. I z którymi się zmaga. Ale wiesz, w takim też ogólnym spojrzeniu tak mi się wydaje, że, że trochę jest nadal tak, że... Jest trochę wstyd się przyznać, że chodzisz na terapię albo że korzystasz z pomocy psychologa, czy normalnego, czy, czy sportowego, czy psychiatry, czy, psychiatry, czy nie wiem, bierzesz jakieś leki. Tak mi się wydaje, że nadal jest to troszeczkę takim tabu w tym wszystkim. No, na pewno jest. Przede wszystkim też dlatego, że to, że to nie jest łatwe, żeby o tym mówić, no bo jest to postrzegane jako twoja jak, jaka słabość. Ta, słabość, więc czujesz się taki słaby, tak? A ty masz być silny, ty masz pokazać swoim przeciwnikom, że, że jesteś pewny siebie i że po prostu. Dasz radę, i no jest taka gra psychologiczna w tych mediach społecznościowych, że po prostu ludzie wstawiają różne rzeczy, żeby po prostu pokazać, jak super im idzie, nie pokazują w ogóle właśnie tych ciężkich chwil i budują taki swój obraz niezniszczalności. I w sumie, jak pokażę, no większość osób tak robi, a więc wydaje mi się, że to też przez to potem, no ciężko jest przyznać się do tej słabości, się nawet nie chce do niej przyznawać, żeby to nie zostało jakoś tak ujawnione. Aczkolwiek ja też nie uważam, że to jest jakaś. Taka słabość, tylko bardziej. No, no, każdy jest inny i każdy ma jakieś y, swoje aspekty, nad którymi chce pracować. Nie? No i Zarówno na przykład w obszarze fizycznym, nie wiem, ktoś chce schudnąć albo ktoś chce sobie powiększyć biceps, <śmiech> <śmiech> no ale no i też psychicznym, ktoś chce, chce się wzmocnić psychicznie, chce nauczyć sobie radzić z krytyką, na przykład, albo mówić publicznie. No to są takie rzeczy, które ja, ja naprawdę mózg traktuję tak samo jak jakby jakiś inny organ. No nie, masz problem, wiesz, z nerkami, idziesz do lekarza, masz problem trochę z głową, no to idziesz do lekarza i to jest jakby to samo, bo tak samo możesz się nauczyć sobie z tym radzić i, i z tego wyjść, albo po prostu właśnie nauczyć się z tym żyć, bo niektórzy na przykład się rodzą z jakąś nierównowagą, przekaźników chemicznych, tak, coś tam źle, źle działa, na to też są leki i to jest normalna jakby przypadłość jakaś e, mhm. medyczna. A, a ludzie właśnie, tak jak mówisz, no postrzegają to jako jakaś taka słabość i jako wstyd, nie? No i rzeczywiście, no tak jest i w sumie nie wiem, co, co też zrobić, żeby tak nie było, bo tak jak wspominałam, no w tych mediach to wszyscy, znaczy wszyscy, nie chcę wszystkich oklejać tą łatką, ale większość osób e, raczej kreuje się na takich e, no silnych i e, nie mówi o takich jakichś swoich e, zmaganiach psy, mm. psychicznych. A o kontuzjach na przykład się mówi. No właśnie, o kontuzjach się mówi, ale już o tych czarnych demonach, które dopadają gdzieś wieczorem troszeczkę mniej, ale może po prostu dobrą drogą na no, to jest po prostu mówić głośno też o sobie. No myślę, że tak. Jakiś taki przykład może dać, że, żeby inni też się nie czuli, e, e, nie wiem, w tym sami. Trochę to banalnie brzmi, no, ale tak trochę jest. Ale też rozumiem to, że właśnie ciężko jest się podzielić po prostu tym, ze względu na to, że to jest bardzo prywatne i no ja też na przykład nawet z tymi kontuzjami, no nie chciałam się tak z tym dzielić, jakby nie widzę w tym. Sensu. Mhm. Niektórzy uważają, no niektórzy chcą się tym podzielić, no i jakby mają do tego prawo. Ja, jakby, no teraz gdzieś tam coś powiedziałam u ciebie i uważam, że to jest jedno z najbardziej szczerych rozmów, które odbyłam, które odbywam nadal i. A tak to gdzieś tam też po prostu nie chciałam się tym dzielić, bo uważam, że to jest jakby moja sprawa mhm. i jakby po co mam się, nie wiem, użalać czy, czy coś. Jakby użalałam się swoim najbliższym osobom, to oni widzieli mój płacz, łzy i po prostu frustrację i złość, i to oni wszystko widzieli, a nie musiałam tego gdzieś wynosić na zewnątrz. I tak samo może jest właśnie z tym zdrowiem psychicznym, czy czy jakimiś właśnie problemami ze zdrowiem psychicznym, że nie chcesz za bardzo się tym dzielić, no bo to jest takie bardzo twoje. I z, z jednej strony, no, po co masz się tym dzielić, nie? A z drugiej, kurczę, może warto, komuś pomóc, może komuś nie? to pomóc i to jest taki dylemat. No i każdy ma po prostu prawo do, te, do obu opcji. Albo będzie właśnie o tym otwarcie mówił, albo zostawi to dla siebie. No według mnie takim może jakimś szkodliwym działaniem, no to jest takie sztuczne właśnie kreowanie, że, że nie wiem, masz jakiś problem, ale, ale jakby nadal... Nadal mówisz, że pompujesz jesteś silny balonik. i pompujesz mhm. ten balonik i sam sobie jakby wtedy, jakby według mnie przeszkadzasz w tym procesie, nie wiem, na przykład zdrowienia, tak? Bo sobie sam nakładasz taką presję. Czyli refleksja z tego jest taka, żeby dać sobie, pozwolić sobie, odpuścić. Tak, tak. I przeżywać sobie ten i nawet, ból. Tak, czy... i nawet nie musisz się wiesz, dzielić tym na zasadzie mówić, co ty tam masz, tylko załóżmy, jeżeli już masz jakichś fanów, którzy czekają na te wiadomości i nie chcesz ich tak po prostu zostawić, to napisać, że masz teraz y, czas dla siebie. Y, nie musisz nawet pisać, że masz jakiś problem, albo nawet możesz napisać, że masz jakiś problem, nad którym teraz pracujesz y, i załóżmy, będziecie mniej na tych mediach, albo po prostu no, wstawiać. Y, Jakieś takie bardziej neutralne rzeczy, tak? Że teraz na przykład, no nie wiem, ćwiczę tutaj, skupiam się na tym i na tym, proces jest taki i taki, nie, a nie właśnie pompowanie, że o, super silny jestem i, i wszystko ekstra. No, wydaje mi się, że to może być szkodliwe dla zdrowia psychicznego tej osoby i że to właśnie napędza ten cały pogląd o tym, że o tym nie można mówić, o zdrowiu psychicznym i, i że to jest właśnie taki temat. Nieprzyjemny. Ale bardzo dojrzale o tym opowiadasz i, i bardzo ciekawie. A nad czym teraz pracujesz, nad czym pracuje Ola Zaska, żeby dojść do perfekcji w, w jakimś kolejnym czynniku? W czynniku mentalnym, tak? tak. <grym>, pracuję nad tym, żeby skupiać się na sobie. Jak <grym>, to brzmi, egoistycznie, żeby zauważać, jakby już w swoim ciele. Sygnały, kiedy trzeba odpuścić, bo mam z tym problem. Potrafię się trochę zajechać czasami. Mam właśnie takie myślenie, że no trzeba i robić, i jak czegoś nie robię, no to wyrzuty sumienia. Więc uczę się teraz um, takiego koncentrowania się um, na swoim ciele i, i, i słuchania tego ciała i bycia asertywnym, bo z tym też mam problem, no bo zawsze chcę, żeby było jak najlepiej dla naszego całego teamu, więc ja zawsze dam radę, ale czasami chyba nie jest to tego warte. Zauważyłam, że wśród tych już najlepszych zawodników tak naprawdę ta świeżość jest najważniejsza. Mhm. Rozmawiając też z zawodnikami wielokrotnymi mistrzami świata Europy i, i Olimp olimpijczykami, również usłyszałam, że ta świeżość jest najważniejsza i, i szukanie właśnie tej motywacji, tego powera w tym wszystkim, że właśnie jak tego nie ma, no to ciężko, ciężko będzie. Ale mówisz o świeżości, a, a wydaje mi się, że w, w waszym teamie, e, właśnie z Sandrą w załodze i z trenerem, e, z Dziechem Staniulem, u was ta świeżość i ten optymizm zawsze jest. To tak wygląda z boku, jak, jakbyście cały czas po prostu byli tak zachwyceni tym, że jesteście, <grym> czy w porcie, czy na wodzie, czy na treningu, czy, czy gdziekolwiek. To jest naprawdę bardzo niesamowite. Jak to oceniasz ten duet z Sandrą? Bratnia dusza? <noise> e, tak, myślę, że mogę tak powiedzieć o Sandrze, co jest bardzo, no, co jest chyba dużym szczęściem, że mo mogłyśmy razem, że możemy razem żeglować i e, że po prostu mamy takie podobne podejście. E, oczywiście nie takie same, bo tak to byśmy się pozabijały, <noise> e, ale tak jakby no, łączymy się w tych głównych celach. Co jest chyba najważniejsze, i też ze Źdichem. i No i też właśnie od Sandry się uczę i od Zdicha takiego właśnie dbania o swoją przestrzeń. Bo jeżeli ja zadbam o swoją przestrzeń, to zadbam też o ich przestrzeń i będziemy razem wzrastać i po prostu te treningi będą jakościowe. A jeżeli ja nie zadbam o swoją przestrzeń i nie będę asertywna, no to ja mi, mój performance spadnie i wtedy na wodzie też nie zrobimy tego, co byśmy mogli. No więc, ta, tak jak mówisz, my się, my się staramy tę świeżość zachować. Nie zawsze się da. Czasami też mamy dosyć i, i, i potrzebujemy właśnie przerwy albo, nie wiem, przegadać jakiś temat, zmienić plan. Um, ale właśnie staramy się, żeby, żeby pracować smart, a nie hard i nawet te krótsze treningi, ale bardziej jakościowe traktujemy jako takie no, docelowe, niżeli jakieś godziny spędzane na wodzie i kładziemy właśnie nacisk na tę regenerację, no bo tak jak powiedziałam, jak ja zadbam o siebie i Sandra zadba o siebie i Zdzichu zadba o siebie, to potem razem ten, ten garnek będzie pełny, tak? Więc no, jeżeli chodzi o tym, no to jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że mogę być w tym teamie i, i w tym większym trzyosobowym i w tym mniejszym z że możemy się od siebie nawzajem uczyć, nawzajem się mobilizować, co czasami nie jest łatwe, bo ciężko jest usłyszeć też krytykę od takiej bliskiej ci osoby. No bo to jest ci bliska osoba, spędzasz z nią 220 dni w roku i po prostu bardzo ci Zależy też na jej zdaniu. Mhm. Mm, I słysząc właśnie jakieś słowa krytyki, czy, czy jakieś nawet rady, że możesz coś zrobić lepiej, no bo takie słowa muszą padać. W teamie, tak, że załóżmy, skup się na tym, to no można tak, poprawić, tak? Nie na zasadzie, czemu zrobiłeś to źle, ale skup się na tym, to można poprawić, jak to można poprawić, okej, okay, razem wymyślamy jakiś sposób, jakieś ćwiczenie na to i okej, okay, robimy to, nie? No ale wiadomo, że jak to słyszysz czasami, a jak jeszcze jesteś zmęczony, no to ciężko jest to usłyszeć i masz takie wrażenie, boże, no jestem znadziejny. <laughs> <laughs> nie robię tego, 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 nie. No ale właśnie, no, Dlatego, że w tym naszym teamie, no to mimo właśnie tych ciężkich chwili, że każdemu czasami jest ciężko usłyszeć e, jakieś nie do końca wspaniałe słowa, <grych> e, no to mimo wszystko jesteśmy w stanie to jakoś przegadać i po prostu e, no właśnie iść dalej i, i realizować jakieś te swoje małe zadania. Razem z Wami też czasami trenuje już Gabrysia Czapska i Hania Reichert. Czy Wy czujecie mocny oddech na plecach? No zdecydowanie czujemy, bo dziewczyny dobrze żeglują. Już w sumie razem właśnie trenujemy, jest to super cenne, że możemy właśnie być we dwie załogi i to robić i też no, od prawach po prostu rozmawiać o, o tym, co się tam działo na tej wodzie. No i tak jak to bywa w sporcie, też w jakiś tam sposób rywalizujemy ze sobą, więc jak najbardziej czujemy konkurencję. To nie jest tak, że, że wiesz, że że czujecie się jak takie, że 100% liderki jako liderki to tak nie jest, jakby ja uważam że wiesz, no po to jest tym żeby właśnie wzrastać nawzajem i no i się ze sobą walczy potem, tak i tak to jest <ścoughs> u chłopaków jest tak samo i i tak jest w sporcie, że po prostu y, wiadomo, wzrastamy, wzrastamy, potem, potem jakieś zawody i no, nie będziemy tutaj wiesz, y, sobie y, y, ułatwiać życia. Nie mówię też, że utrudniać, no ale chodzi o taką zwykłą sportową rywalizację, na która pewno jest, się pojawia. Tak, na pewno jest to motywujące do tego, że nie jesteście jedyne w Polsce na takim określonym poziomie, tylko gdzieś tam możecie cały czas się, się porównywać, bo jednak jest też rywalizacja w Polsce, jak również na świecie gdzie. Dokładnie, tak. No dobra, Ola, gdzie ty się widzisz za 10 lat? To jest to moje ukochane pytanie. Ja się śmiałam. Właśnie wczoraj z mamą mówię: Mamo, jak ja urodzę dziecko, będę miała 35 lat, to będzie ok, jeszcze? No tak szczerze to nie wiem. Nie mam takich planów dalekosiężnych. Zależy, jak się moja kariera żeglarska potoczy. Chciałabym, żeby trwała jeszcze trochę. My też. No bo jednak to jest całe moje życie i nie ma co ukrywać, że to kocham całym sercem i, i będę to chciała. Być może nie na takim poziomie jak teraz. Bo to jest dosyć mocno eksploatujące, ale może może na trochę innym po prostu, albo na innej, innym formacie. Co prawda, moim marzeniem cichym jest Sale GP w przyszłości, e, także bardzo bym chciała uczestniczyć w takim projekcie. Jest takie moje marzenie ciche. Może, może nawet jest pełnie kiedyś. No ta właśnie perspektywa 10 lat jest taka. To jest właśnie czas na takie działania. Kiedy zakończę żeglarstwo olimpijskie, to ci nie powiem. Nie wiem kiedy. No to chyba nawet nie chcę wiedzieć. Nie chcę, nie chcę. Niech to trwa jak najdłużej. No właśnie, więc, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Ale czy kiedykolwiek na przykład zastanawiałaś się nad tym, żeby ewentualnie, że tak powiem, Poszerzyć y, rodzinę. I mieć dzieci w trakcie na przykład kariery sportowej, no bo to też jest możliwe. Jest ciężko, ale wiemy na przykładzie żeglarek z całego świata, że jednak się da. Tak, zastanawiałam się nad tym i, i też uważam, że jest tak najbardziej możliwe. No właśnie, wszystko zależy od tego, czy ja będę i ile będę lat kontynuować to żeglarstwo, no bo jeżeli właśnie to będzie ta perspektywa 10 lat po prostu w tym zawodzie cały czas, no to chciałabym na pewno założyć rodzinę. Jest to też jeden z moich takich celów życiowych bo rodzina jest u mnie na pierwszym miejscu. Nie żeglarstwo. Właśnie ja tak, wiesz, dopytuję, bo widzę taki pierścionek jednym o, swoich tak. nie, nie, to, nie. Jest to jest zaręczynowy? To są zaręczyny z morzem. Aha. E. Czyli e. jednak z żeglarstwem, e. okej. Okay. Tak, z żeglarstwem jeszcze na razie. E. Tam jest masa peruwa w środku i kupiłam go sobie sama. E. Niezależna kobieta. Tak. Wracając do tematu rodziny, to jak najbardziej chciałabym kiedyś założyć tę rodzinę i, i uważam, że tak, tak, że, że zrobiłabym to podczas nadal uprawienia sportu, żeglarstwa w, jakimś, w jakiejś tam formie. Da się to zaplanować i... No ale zobaczymy, czy właśnie w tym żeglarstwie tyle będę, bo jeżeli nie, no to, to też będzie łatwiej nie? gdzieś tam to zaplanować. Wiesz, tak naprawdę 10 lat to tylko są jeszcze dwie kampanie olimpijskie, jak dobrze liczę, więc... No, tak. Szczególnie, że w 32 igrzyska mają być gdzieś tam w twojej ulubionej strefie. <laughs> Także... Tylko mówię, tylko mówię. Tak, tylko mówię. No, właśnie, zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem zawsze otwarta na wszystko, i no, ale staram się aż tak bardzo mocno nie planować, bo już mi nieraz pokazał ten sport, że, że się nie da aż tak mocno wszystkiego planować. I no, na razie na pewno do Paryża ciągniemy i zobaczymy, co dalej. Dziękuję bardzo, Ola, za tą super, głęboką rozmowę. Trzymamy kciuki, A aczkolwiek jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że obejrzałam, przygotowując się do tej rozmowy z tobą. Parę wywiadów gdzieś tam na YouTubie. I z tego co pamiętam, też jak z Tobą rozmawiam podczas regat, zawsze masz taki na koniec niesamowity zwrot, że opowiadasz, opowiadasz, no właśnie, trzymajcie kciuki. I to jest też niesamowite, co, co zawsze mówisz na, koń, na końcu, te trzymajcie kciuki. Także ja to dzisiaj wypowiem, trzymamy kciuki. E, I niech wszyscy Dzięki. trzymają kciuki za, za Wilamurę i za pozytywny, za pozytywny przebieg regat. Dzięki. Dziękuję bardzo, no trzymajcie te kciuki. <laughs> Słuchaliście podcastu Moc wiatru, na który zaprosił Polski Związek Żeglarski, partnerem odcinka doła PGE Polska Grupa Energetyczna. Dziękujemy, że zechciałeś wejść z nami do żeglarskiego świata. Jeżeli Ci się podobało, wystaw swoją ocenę i zaobserwuj nasz podcast. Z góry dziękujemy i życzymy miłego odsłuchu.